Cześć, tu trener Gis. W dzisiejszej lekcji poznasz, jak tworzyć centroidy, czyli takie centralne punkty poligonów. W poprzedniej lekcji stworzyłem punkty za pomocą pliku CSV, który tak naprawdę był stworzony wcześniej z centroidów. Także dzisiaj Wam pokażę, jak się tworzy centroidy i z tych centroidów jak stworzyć taki plik CSV, żeby potem można było z tego stworzyć centroidy. No tak naprawdę w drugą stronę to teraz Wam tworzę. I pokażę, jak to zrobić. OK, mamy warstwę gmin. Teraz taka krótka zagadka, jakie to jest województwo. Oczywiście województwo śląskie. I tak. Województwo śląskie, 167 gmin, to ja znam na pamięć, ale jeszcze możemy się upewnić, czyli mamy tutaj pokazane, jaka to jest liczba tych elementów w warstwie wektorowej, przypominam. To jest multipoligon i kod EPSG 2180. Jak stworzyć centroidy? Albo tu w algorytmach geoprocessingu wpisać centroid. No i nawet ostatnio używane, ale ja tak naprawdę z tego używałem. Wektor geometria. Klikamy na to. Mamy tutaj już wybraną warstwę źródłową i tak naprawdę musimy tutaj stworzyć warstwę punktową, czyli może być to jako tymczasowa warstwa. Klikamy, uruchom, cyk i tak naprawdę nam się stworzyła warstwa centroidów. Można też użyć wtyczki, pokażę Wam właśnie drugą jakby metodę. O, nie mam akurat real centroid, no to klikamy na zarządzanie wtyczkami. Real centroid, a jest to, czemu jej tu nie ma? Jest może w innej części, a jest tu, sorry, nie zauważyłem, w wektorach. Real centroid. Wpisuję centroidy śląskie, żebym wiedział, że to jest druga. Daję OK. O, i patrzcie. I ciekawe, że tak naprawdę te centroidy troszeczkę w innym miejscu się pokazały. Z dwóch różnych jakby algorytmów, prawda? No, real centroid bierze zawsze po pierwsze w środku centroidu, tak żeby nie był na zewnątrz, bo czasami jest poligon taki nieregularny, na przykład jak literka U, no i wtedy ten zwykły algorytm, który na początku stworzyliśmy, czyli stąd z algorytmu w procesingu, no to wtedy on zrobi geometryczny koniec, geometryczny środek, a ta druga wtyczka zawsze przesunie ten centroid, żeby był w środku, jak najbliżej, w sensie wewnątrz poligonu, jak najbliżej środka geometrycznego, ale jednak wewnątrz. I to widocznie tutaj też, zobaczcie, inaczej to oblicza. No ale tutaj, żeby być pewnym, że wszystkie są w środku, no to bierzemy te centroidy śląskie z tej wtyczki i zobaczcie, co teraz się stało. Otwieram tabelę atrybutów i te centroidy przyjmują tabelę atrybutów z warstwy źródłowej, tak? Czyli z tych gmin, które były tutaj, prawda? Czyli taka sama tabela atrybutów jest, jak z jednej warstwy i przeszły do centroidów. Tutaj mamy na główku nazwę. To jest źródłowa warstwa, a tu jest warstwa już punktowa, centroidy i te same wartości w tabeli atrybutów. I teraz, żeby stworzyć z tego plik CSV, którym tworzyliśmy potem znowu warstwę punktową, no to musimy tutaj w tabeli atrybutów zrobić kolumnę X i kolumnę Y. Przypominam, daję do edycji, żeby coś zmienić w tabeli atrybutów. Otwieram kalkulator pól. Tutaj nazywam sobie X. Liczby dziesiętne muszę wybrać. No i tak naprawdę tutaj dolar X. I on nam już pisze współrzędną X dla każdego elementu, czyli dla każdego punktu. Już nam stworzył. I druga Y, liczby dziesiętne, dolar Y i mamy współrzędną tak naprawdę X i Y. Zapisuję to teraz i tutaj jeszcze sprawdzam, tabela jest X, Y, tak. Jak teraz mamy warstwę już punktową zrobioną, tworzymy z tego plik CSV. Jak to zrobić? Eksportuj, zapisz warstwę jako. Tutaj mamy do wyboru właśnie albo
warstwy jakieś wektorowe albo plik CSV, tak? Tu szukamy miejsca, na przykład centroidy XY, cyk, i robimy zapis jako. Plik CSV jest tutaj, możemy go otworzyć za pomocą czegokolwiek, na przykład notatnika, i macie, widzicie, plik CSV z Y, XM i Y. I z tego można stworzyć na przykład warstwę punktową, nie? Ale oczywiście można, mając już tutaj różne dane w tabeli atrybutów, jeszcze analizować w Excelu, prawda? To jest bardzo, bardzo często praktykowane. Także tą krótką lekcją pokazałem, zaprezentowałem Wam, jak stworzyć warstwę punktową, czyli centroidy z poligonów, i z tego plik CSV, tak, ze współrzędnymi geograficznymi, dzięki którym można znowu potem stworzyć. No wiadomo, to tak by było bez sensu, że tak nic z powrotem tworzyć, nie? Ale można wiele rzeczy zrobić, bo tak naprawdę z centroidów, teraz już wracając do centroidów, będzie można... pokażę Wam w następnej lekcji, pokażę Wam wtyczkę, która... dzięki której będziemy mogli zbadać różne zjawiska. To na tyle. Dzięki za oglądanie tej lekcji. Zapraszam do następnych i do poprzednich. Także uczcie się QGIS-a i do zobaczenia. Dzięki, cześć.